Powiedz mi proszę, dlaczego postanowiłaś wspierać taką wspaniałą inicjatywę, jak dzisiejszy pokaz Gwiazdy dzieciom? No, w końcu jestem pedagogiem, jestem też matką, więc jestem tutaj przy okazji z córką. I myślę, że choćby z tego względu dzieci są dla mnie najważniejsze. To bardzo fajna opcja, żeby jakoś wspomóc coś tak fajnego, a przy okazji dobrze się bawić. Ja myślę, że zdecydowanie taka inicjatywa jest potrzebna i gdy tylko mam czas, to zdecydowanie, a dzięki Tobie tak naprawdę jestem tutaj, bo to Ty mnie zaraziłaś tą akcją i mam nadzieję, że już też zostanę jak najdłużej i gdy tylko będę mogła, to zdecydowanie będę wspierała, bo dzieciaki są urocze. Jest taka szansa, żeby te dzieciaki z różnych bardzo środowisk i z różnych domów dostały fajny ciuszek na zimę, czy wizytowy, czy piżamkę. Za małą bardzo cenę, taką, żeby któraś z nas, czy któryś z nas, bo jest z nami też Jarek Kret dzisiaj, po prostu przeszła się po wybiegu, więc w ogóle nie myślę o tym, że może trochę głupio wyglądałam w tej piżance, ale za to uważam, że w tej wizytowej sukni bardzo w porządku, prawda? Szłam z takim miłym dżentelmenem Damianem w szarym garniturze. Prezentowaliśmy się prawie jak przyszły mąż i żona. Jak ważna jest w Twoim życiu moda? Ja jestem taka, wiesz, jaki mam humor, jaki mam dzień, także tak powiem, wpadam do garderoby i gdzieś tam się ubieram. Nie jestem strojnisio, nie słynę. Ja bardziej wkładam tak zaangażowanie w sceniczne ubranie. Z modą jestem na tyle zaprzyjaźniony, na ile ona jest wszechobecna w naszym życiu. Uważam, że każdy człowiek ma swoją własną wrażliwość, swoją własną modę dla siebie odpowiedzialną i pilnuję tego. Uważam, że elegancja nie polega na tym, żeby być super modnym. Trzeba być po prostu dobrze ubranym dla siebie, zgodnie ze swoim wiekiem, wyglądem. Szczerze uważam, że moda to zabawa. Nie jest dla mnie ważna w sensie profesjonalnym, nie podniecam się modą jakąś szczególnie, czasami lubię się nią bawić, nie mam jakiegoś szczególnego wyczucia stylu i zwykle radzę się stylistów. Teraz mam partnera, któremu to bardzo dobrze wychodzi. Mamy tutaj wspaniałą plejadę gwiazd. Czy one chętnie angażują się w tego typu akcje? Chętnie i bardzo się dziwię, że mają na to czas, bo to są osoby, które są strasznie zajęte zawodowo i zawsze jak znajdą chwilkę czasu, to przyjeżdżają. Gwiazdami tak naprawdę są tutaj dzieci. Który raz jest organizowana i jak to w ogóle wszystko się zaczęło? W ogóle organizujemy już 8 raz pokaz Gwiazdy dzieciom. Na początku był tylko zimowy, później zimowy i letni. W tym roku robimy pierwszy raz pokaz jesienny. A czy fajny? Zobaczymy po.